konferencja jest poświęcona tak zwanemu układowi Ukolei Radomskiemu. W piątek całą Polskę zbulwersowały doniesienia o haniebnych, porażających praktykach, które miały mieć miejsce podczas procesu decyzyjnego związanego z budową trasy S12. Przypomnę, że droga, która miała iść nie użytkami, która miała iść terenami wolnymi, nagle okazało się, że idzie środkiem gminy Kowale, środkiem tej gminy, idzie poprzez tereny, które są własnością osób związanych z PiS-em, przez tereny, na których biznesmeni związani z PiS-em budowali nieudane inwestycje. Te informacje, które do nas dotarły, są absolutnie porażające. Wskazują na to, że ta pisowska władza nie zna granic i buta arogancja tej pisowskiej władzy powoduje, że podejmują decyzje, które są w ich interesie, pewnie wprost. Te decyzje wskazują na to, że cały aparat PiS-u związany z Układem Radomskim chce uwłaszczyć się na majątku państwowym, majątku samorządowym i majątku zwykłych Polaków. Dlatego Nowoczesna podejmuje w tej sprawie akcję. Po pierwsze, składamy doniesienie do CBA. Będziemy żądali absolutnie szczegółowej, dogłębnej kontroli całego procesu decyzyjnego i przy okazji wszystkich tych spraw, które pokazały się w tle, za którymi stać miałby Układ Radomski. Po drugie, zwołamy komisję specjalną, Komisję Infrastruktury. Podczas tej komisji będziemy żądali wyjaśnień dotyczących procesu decyzyjnego i wszystkich tych aspektów, wszystkich rzeczy, które wpływały na proces decyzyjny oraz osób, które wpływały na proces decyzyjny właśnie podczas decydowania o zmianie przebiegu trasy ekspresowej S12. Szanowni Państwo, takie informacje, które bulwersują całą Polskę, pokazują nam wyraźnie, że ta władza PiS, jej buta i arogancja nie ma granic, że tu chodzi nie o to, żeby Polakom pomóc, tylko o to, żeby wyciągnąć rękę po państwowe pieniądze, a te wszystkie programy socjalne mają działać na zasadzie takiej, że my wam damy coś, a wy odwracajcie głowę od naszych postępów. Także, szanowni Państwo, niezwłocznie składamy doniesienie do CBA, wnioskujemy o zwołanie specjalnej Komisji Infrastruktury, która będzie poświęcona właśnie procesowi decyzyjnemu i temu, kto wpływał, w jaki sposób i kto stoi za tą haniebną decyzją. Dziękuję bardzo.